Hej, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 25. odcinku naszej przygody z NBA 2K19 My GM Los Angeles Lakers, a więc w poprzednim odcinku jedno zwycięstwo, dwie porażki i weekend gwiazd już za nami, tak więc druga połowa sezonu. Gdzieś myślę, że nie wiem, w max 5 odcinkach powinniśmy się tutaj wyrobić i do playoffów już dotrwać, tak więc bez zamieszania, bez gadania lecimy tutaj z następnym spotkaniem, myślę, że składem tym samym, chociaż jeszcze taki szybki look na ten skład, no i zobaczcie, co tutaj się dzieje, kurde, ale minusów. Aha, jeśli chodzi o minuty, jeśli chodzi o overall, tylko Kuzma ma tutaj jakiś problem, reszta spoko. Dobra, Green jest zimny, tak więc Greena wyrzucamy. Dobra, a jak gra mi proponuje tutaj, czyli Dan, Brogdon, James, Collins, Whiteside, Kuzma, Ball, Rondo 15, Wagner 14, Jones Jr. 13 minut, no ja nie wiem po co, no ale dobra, zobaczymy sobie. I Green mimo wszystko z 6 minutami na pewno, nie? To też pewnie dlatego, że za bardzo zmiennika dla Brogdona tutaj nie mamy, ale ja myślę, że wpuszczę Bongę. Niech się Małolat też tutaj spróbuje troszeczkę ograć, 6 minut ode mnie dostanie. Też ma plus 2 w końcu do overalla. No i jedziemy na kawalerzystów, Cleveland przed nami. No to zobaczmy, gramy u siebie. Ale pierwsza kwarta 10 punktami przegrana, druga 3, w trzeciej 9. Wyszliśmy, w czwartej dalej przegrywamy. No i zobaczmy, 95-88, 4 minuty do końca, wskakujemy tam. Dobra, no i przy piłce kawalerzyści. No, Sexton tutaj pilnowany przez LeBrona. Zion Williamson. Przez Bola. A tutaj Hood ma 4 sekundy do oddania rzutu. Na pewno to będzie niecelny rzut. No i dobra. Collins. Dwójka celnie. Ładne rozpoczęcie. Też nie dopuściliśmy kawalerzystów do dojścia nawet do naszej trumny. Bardzo dobrze Collins, znów dobrze, dobre zachowanie, a tutaj Kuzma, niecelnie, kurde, szkoda, i też Whiteside nie zebrał piłki, a Hood tym razem celnie, kurde, 97-90, po 9 punktów mają, ale Brogdon z lepszą skutecznością. Pięknie LeBron, perfect release. No nie mają za bardzo pomysłu na akcję. Znów przetrzy... Ole! No i gdzie byłeś, Bol? Cholera jasna. No i zgubił piłkę LeBron, podwójony. Niecelnie, ale zebrał. To był Tristan Thompson chyba. No i dobrze, kolejny niecelny rzut. Collins, tam jest LeBron. Perfect release, kolejne 2 punkty. A, Brogdon z kontuzją lekką. Coś mu się tam przytrafiło. Coś z kolanem. Znów Zion. Z Bolem. No i celnie. 101-94. No cały czas około 7 punktów straty. Kurde, no nie może być trzeciej porażki z rzędu, tak więc zobaczmy skład. A więc LeBron tutaj na jedynce, Whiteside też z minusami, Brogdon kontuzja. Cholera. Dan 6 fauli, tak więc nie zobaczymy go na pewno. Dobra, spróbujmy wpuścić Neto.
Kuzma na dwójce może zostać, Collins na trójce, w sumie spoko. Whiteside'a trzeba tutaj zmienić na pewno, a więc chyba Reed sobie wejdzie. Collins, dobra, jeszcze niech zostanie, Kuzma na dwójce. A więc no dosyć wysoki skład. No i dobra, no zobaczmy. A więc jednak Zion Williamson, 17 punktów tylko i gracz meczu. No bywa i tak. Aj, ball, no co ty gadasz, ale wyfaulowany Zion Williamson. Szósty faul tego zawodnika, to chociaż tyle dobrego z tej akcji. I szansa na dwa punkty. Dobrze, no rating też nie taki najgorszy, 76. Co jak na tak wysokiego centra, to bo powiem wam, że jestem w sumie pozytywnie zaskoczony. Dobra, 5 punktów straty. Ajajaj, Sexton niecelnie. Zablokowany Tristan Thompson, kolejna zbiórka ofensywna, tutaj jest Kuzma, rzuca za 3, niecelnie, cholera, niecelnie. Znowu zablokowany Thompson przez Bola, Neto, Bol, ale tak jest, Bol tutaj wychodzi na gracza końcówki tego spotkania. Dobra, 3 punkty. No teraz trzeba znów dobry defense. No i będzie szansa jeszcze na doprowadzenie do zwycięstwa. Sexton, 5 sekund do końca. Zasłona. I ale z faulem! Kto tam z faulem? Ball. Po co faulował? Ajajaj, Sexton, 18 punkt. Dobra, no niestety. Jeden i drugi celny. No dobra, no my mamy tam jeszcze jakieś czasy, tak więc weźmy sobie czas. No i zmiany. Neto tutaj z plusami do oceny, Kuzma z minusem do trójek, no i też niepotrzebnie tą trójkę próbowałem. A Ball jakie, no zobaczcie, Ball ma nawet ocenę B z rzutów za 3. Dobra, LeBron może wrócić. Tak to zrobimy, Kuzma. Aha, czyli nawet James jest mniejszy od Kuzmy. Czy ktoś jeszcze? No Whiteside na pewno nie, Bongi raczej nie będę tutaj wrzucał. Jones Jr. nie, Wagner też nie. No dobra, tak to zostanie. No i co? No na naszą gwiazdę trzeba grać, nie? Na LeBrona. Dobra, może trójkę tutaj spróbujemy dawać zasłonę. Jeszcze raz. Kurde, nie wyszło. Nie ma, niecelnie. No niestety, będzie porażka. Tutaj w końcówce też nie było za bardzo pomysłu na akcję. I Sexton już nawet nie oddaje rzutu. No szkoda, szkoda kolejnej porażki. 103-98 z Cleveland. No i kontuzja Brogdona na szczęście nie groźna. Wyleczy się za kilka dni. Dobra, to zaraz zrobimy. I przed nami Los Angeles Clippers. Dobra, dojedźmy sobie tutaj do 6 marca. Jeszcze konferencja prasowa. Dobra, Kuzma jest sfrustrowany. Na razie bez komentarza żadnego. Nie będziemy tutaj nic obiecywać. Jeszcze wizyta w biurze. Czy to Brogdon? Tak jest, już wyleczył swoją kontuzję. Tak więc spoko. Nawet nie trzeba było robić żadnych zmian. No ale mamy 3 porażki z rzędu, tak więc no coś tutaj zdecydowanie nie działa. No i też zmęczeni są nasi. Bardzo zmęczeni.
Też pewnie przez ten trening. Cholera jasna. Dobra, jednak zmniejszymy troszeczkę na wysoką intensywność. Bardzo wysoka, jednak jest zbyt wysoka. Dobra, więc tak, no jeszcze trzeba będzie zagrać najsilniejszym składem. No zobaczmy, co gra ma nam do zaoferowania. Ball jest on fire, no Whiteside również, LeBron. Na pewno Jones Junior, chociaż te 11, no właśnie, zobaczmy sobie jeszcze, kto tutaj błyszczał. Na pewno LeBron, 25 punktów, 15 Ball, 11 Kuzma, Brogdon, Collins, Whiteside 8, Dan 6, Rondo 5, Neto też 5 punktów dorzucił, Wagner 3, Jones Junior tylko 3 w 14 minut, Bonga bez i Reed 1 minuta też bez punktu. No to tak, Neto zostaje, Reed w sumie też może zostać, Jones Junior na pewno mniej minut, tak z 6. Wagner zostanie, Rondo też mniej minut, 10, Bolowi dodamy, 25, Kuzma cały czas niezadowolony, no dobra, spróbujmy Kuzmę tutaj do pierwszego składu wrzucić, 30 minut, Brogdon również i Dan jeszcze 25, dobra, takim składem na Los Angeles Clippers, tak więc derby LA. I zobaczmy, kto tym razem górą. Pierwsza kwarta i druga również remisowa. W trzeciej wyszliśmy na prowadzenie. No i zobaczmy. 3 minuty do końca. No prowadzimy 6 punktami na 2 minuty do końca. I dobra, będzie zwycięstwo. Tak jest. 104-115 z Los Angeles Clippers. Tak więc składzik tym razem dobrze ustawiony. 21 punktów Dana, 17 LeBrona, double-double z asystami, Brogdon, 3 trójki, Kuzma, Collins, no podobny występ jednego i drugiego, ale Kuzma na to potrzebował 7 więcej minut, Wagner bardzo ładnie, Rondo 11 punktów, Whiteside tak średnio, Ball 6-6, ale 3 bloki, 2 straty, 1 przechwyt, 1 asysta, Jones Jr. 2 punkty, Reed bez punktu, Neto również. Dobra, przed nami Boston. I tak z niemałą tutaj ilością zmian, ale jeszcze przelecimy sobie tutaj do 9. Tak więc już trening troszeczkę mniejszy, a więc powinni być wypoczęci. No jeszcze. Jeszcze dalej. Dobra, bez Jonesa Juniora całkowicie go wypierdzielam stąd. To już naprawdę wolę Bongę wpuścić, wolę jemu dać pograć niż Johnsonowi, Juniorowi i nawet Greenowi. Dobra, Green w tym momencie na rezerwach. Bonga 6 minut. Rondo on fire. Dobra, to zagramy sobie bez Neto w tym meczu. Rondo dodatkowe minuty, 18 nawet. Wagner w sumie też przydałyby mu się jakieś minuty, a więc... Dobra, Kuzma trochę mniej. Dobra, Collins może wróci, tak. 4 minuty jeszcze dla Wagnera. Po 18 tutaj minut. No i dobra, z tego składu jestem zadowolony. No to zobaczmy. Boston Celtics. Pierwsza kwarta przegrana, druga 13 punktami, ale w trzeciej, wow, 22 punkty przewagi. No ale co z tego, jak już tutaj w czwartej kwarcie wyszli na prowadzenie. Dobra, 5 punktów, 3 minuty 20 do końca. Zaczynamy od rzutu osobistego Whiteside'a, ale on ma słabe te rzuty i tą animację też taką dziwną. Oj, 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 oj. I zablokowany. Tak jest. Cóż za blok. Oj, 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 LeBron. Kurde, jakaż niepotrzebna strata. W ogóle większość tych podań przez całe boisko, no nie są dobre. Ja o tym wiem, ale i tak podaję, cholera, no. Irving kontra Brogdon. Pięknie, LeBron. Do Brogdona i łatwe punkty. Perfect list, tak jest, 3 punkty.
Zmęczony Dan na parkiecie. Znowu LeBron wyprzedził. Dan jest Whiteside. Sfaulowany. I znowu będą rzuty Whiteside'a. Kurde, tylko nie on. Aj, niecelnie. 4 tylko punkty Whiteside'a. Dzisiaj 3 zbiórki. Collins pojawia się na parkiecie. No i znów niecelnie. Zmęczeni są nasi. Niecelnie Irving, Dan ze zbiórką. Bardzo zmęczony Dan. Cholera, 8 sekund, dobra, Whiteside, tak jest, łatwe punkty spod kosza. Dobra też zasłona i dobra akcja naszej drużyny. No i już wracamy tylko na jeden punkt straty. Bardzo dobry defense i znowu Dan ze zbiórką defensywną, Brogdon, dobra, nie idźmy tutaj na pałę. I LeBron jeszcze z akcją 2 plus 1. Pięknie wbił pod kosz. Faulowany i celny oddał w sad. I niecelnie. Jednak niecelnie. Szkoda. Tatum tutaj niepilnowany. No i trafia. Za 2 punkty. A my teraz zastosujemy czas. Timeout. Pełen, no też zmęczeni są nasi bardzo. No i kolejny bardzo tutaj bliski wynik. Kurde, no obyśmy wygrali ten mecz. No to zobaczmy, Dan do zmiany, LeBron również, Collins, Whiteside, cała piątka. Dobra, kto za Dana? Rondo też bardzo zmęczony. No to co, Bonga lub Neto? Dobra, dawaj Bongę. Brogdon może zostać za Jamesa, potrzebujemy tutaj zmiany. No i chyba Jones Jr. Dawaj. Dalej za Collinsa, Kuzmę i za Whiteside'a Ball. Ej, cholera jasna. No cóż, no tak trzeba będzie zagrać. W tym momencie player of the game Jason Tatum, 18 punktów. W tym sezonie 15-4 średnio. Dobra, dawaj Ball. Tak jest, pięknie Ball. Horford jest zimny, jest cold, tak więc musimy wykorzystać właśnie to, a tutaj Irving sobie radzi bez problemu, 16 punkty na jego koncie. Znowu to samo, znowu piłka do Bola, tym razem w drugą stronę i faulowany Ball pod koszem, a ma dużo lepsze te rzuty osobiste od Whiteside'a. Siedzi, 19 punkt Bola, 7 na 8 ma z gry w tym meczu. I 20 punkt, tak jest, pięknie, no i znów wychodzimy na prowadzenie jednopunktowe. 51,5 sekundy do końca. No i też dobrze, że ratują się czasem Bostończycy, ponieważ to nam pomoże jeszcze w odpoczynku naszych tutaj zawodników. No ale i Dan, i Whiteside, i James jeszcze więcej tego odpoczynku potrzebują. Dobra, na razie bez zmian. Znów Irving, 15 sekund jeszcze, Smart, niecelnie, Ball ze zbiórką, dobra. I tutaj na spokoju. Faulowany przez Irvinga, Bonga.
Perfect Release, 88 ratingu, bardzo wysoki rating zrzutów osobistych Bongi. I drugi Perfect Release, dobra, trzypunktowa przewaga. Kolejny czas Bostonu. No jeszcze poczekajmy, dobra, no i zmiany. Kurde, Bonga z plusem, Kuzma tutaj też z plusem, Ball z plusami. Jeszcze chwilę potrzeba. Tak chociaż te 65 energii niech mają. I wtedy ich wpuścimy na parkiet. Jeszcze jeden czas dla Bostonu. Ostatni już, który mają do dyspozycji, a my mamy jeszcze jeden, tak więc jeszcze damy chyba pograć, tak jak jest, bo to znowu 60-sekundowa przerwa, no to zobaczmy. 64, 65, 64. Dobra, LeBron może już wejść. Dan jeszcze musiałby odpocząć, Whiteside również, a James... No tutaj zbiórki tylko minus, dobra, jest spoko. A więc z LeBronem na parkiecie na te ostatnie 30 sekund. Ależ zablokowany Morris przez Kuzmę. I zablokowany Irving przez Bongę i Ball jeszcze. Piękny wsad Bola. I 22 punkty na jego koncie. 14 sekund. No, muszą tutaj rzucać trójkę, jeśli chcą o czymś marzyć. Brown. Celnie. O cholera. Dobra, ja myślę, że my teraz sobie czas weźmiemy. Pełen. No tutaj są tylko dwa punkty różnicy, tak więc no trzeba jeszcze uważnie zagrać w końcówce. Ej, no i myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy teraz są na parkiecie, zasługują na to, żeby rozegrać ten mecz do końca. Bonga, spoko, niech rzuca osobiste. Potrafi dobrze to zrobić. Tak jest. No i jeszcze jeden, bardzo ważny punkt. Siedzi, pięknie, Bonga, 5 sekund mają, nie mają już żadnego czasu. No i muszą rzucić trójkę. Ale nie ma szans. Dobra, jest zwycięstwo z Bostonem na naszym stadionie. 111-107. No i dobrze, 36. zwycięstwo na koncie Los Angeles. LeBron i Ball po 22 punkty. A tutaj Collins 13 punktów, 13 zbiórek. 4 przechwyty Jamesa, 3 Dana, 12 punktów, 5 zbiórek, 8 asyst. Brogdon też ładny mecz, Kuzma, Whiteside, tutaj już tak sobie Wagner, w sumie spoko, Rondo, 8 asyst, ładnie. Bonga 4 punkty, czyli to są te 4 z rzutów osobistych. Nawet blok jest, Reed 3 punkty i Jones Jr. 1 minuta bez niczego. Dobra, chyba takim samym składem polecimy na Filadelfię 76ers, a więc to będzie bardzo ciekawy mecz. Najpierw wizyta w biurze. A dobra, że po prostu mamy mecz przeciwko Embiidowi. Dobra, to zobaczmy. Pierwsza kwarta nasza, druga również punktem wygrana. Trzecia remisowa, no i wszystko wyjaśni się w czwartej kwarcie. No zobaczmy, bo tutaj prowadzą. Dobra, 4 punktami, 3-14 do końca. I znów zaczynamy od osobistego rzutu Whiteside'a. Oczywiście, że niecelny, 42 ratingu, to jest jakiś dramat. No widzę, że też mamy problemy kondycyjne. No, co ty gadasz, Simmons, ależ sobie bez problemu tutaj poradził z Danem. Dobra, potrzebujemy czas. Od razu, nie ma na co czekać, pełen. A więc po 3 czasy, no my już 2, Filadelfia jeszcze 3. 6 punktów różnicy, no a zobaczmy, co tutaj się dzieje. Na pewno Dana trzeba zmienić. No to co, myślę, że Rondo, ale Rondo też zmęczony. No to Bonga. James, 6 fauli, cholera jasna. Bez Jamesa.
Dobra, Kuzma na dwójce, Wagner na trójce, Ball i Whiteside, ale skład. I Wagner i Ball mają tutaj po B minus, jeśli chodzi o rzuty za trzy, dużo lepiej jak Bonga i Kuzma nawet. No ale nie, Whiteside na pewno do zmiany. Czyli tak, no i za Whiteside'a na trójkę. Kurde, ten Jones jest taki rzadki, że naprawdę, no. Dobra, Reed na trójkę. Kuzma może zostać na tej dwójce, chociaż jest Brogdon. Dobra, to Brogdona tutaj. I właśnie. Okej, okay. Dobra, takim składem. And with the fourth quarter push coming up here, the coach going over the game plan and these players rehydrating themselves with Gatorade. Jednak Embiid 22 punkty, 50% skuteczność w tym sezonie 18-7, więc tak średnio. Dobra. Bonga. No tutaj z Simonsem na pewno łatwo mu nie będzie. Dobra, dawaj tutaj zasłonę. No kurde. Kurde, Ball dobrze tutaj broniony niestety i bardzo słaba akcja. Simons z faulem i nie ma. Akcja 2 plus 1, dobrze. Ale faul Bongi i ma szansę Simons na rzuty osobiste. Kurde, celnie. Drugi rzut, też celny. Dobra, 8 punktów. No już się ta przewaga rozrosła. No my bez LeBrona. Dobra, Ball, dawaj. Z Kanterem sobie poradził. Świetnie, Ball. Dobra, i tak chyba będziemy grać tutaj na Bola. Tym razem Brogdon pilnuje Simonsa i ależ blisko przechwytu, jeszcze tutaj walczą. Ale trzeba wracać do krycia. Fultz, Kanter. Kurde, celnie. Dobra. Pięknie, Ball. Bez kompleksów tutaj na Kanterze. 6 punktów. No, Brogdon tutaj dużo lepiej sobie radzi z Simonsem. Musi się wycofać. Kanter. Kurde, ależ też sobie poradził z Bolem. Nie. Na pewno nie rzucimy. Dobra, Bonga rozpoczyna akcję. Kuzma, trójka. Niecelnie. No, bez LeBrona widać, jak bardzo go tutaj potrzebujemy. Kurde, Kanter. Ale zablokowany. Dobra, jeszcze jakaś tam szansa się tli. Ale jup na Bola. Zatrzymany przez Warrena. No i to będzie mecz przegrany niestety. Już tutaj nie ma szans. 30 sekund zostało do końca. No ale zobaczmy sobie jeszcze tą akcję. Może będzie dobrze w defensie. No i dobra. Będzie skakał Simon z Bolem. No, Ball powinien to wygrać. W końcu ponad 2,20. Tak jest. Dobra. Ball zwyciężył. Dobra. 96-102. Nie ma sensu już faulować. 10 sekund do końca. No dobra. To będzie porażka. No i to by było już wszystko w tym odcinku, moi drodzy. Tak więc dzisiaj co? 4 mecze, 2 porażki, 2 zwycięstwa. Jeszcze zobaczmy ten ostatni mecz. Ball znowu bardzo wysoko, 19 punktów.
Dan 13, Brogdon, Collins, Wagner, James, tylko 9 punktów w 26 minut, no i 6 fauli. Brakowało nam go w końcówce, niestety. Whiteside 12 zbiórek, Kuzma tak sobie. Bonga 4 punkty, znów zrzuty osobiste tylko, 2 straty, 2 asysty, Reed 2 punkty, Rondo bez żadnego punktu, 3 zbiórki, 3 asysty, 1 przechwyt w 18 minut, zdecydowanie za słabo, no i porażka. To jeszcze na koniec sprawdźmy sobie, jak tam właśnie wyglądamy, czyli jesteśmy na 6. miejscu w naszej konferencji. No i mamy tutaj przewagi, no dosyć dużo, 5 spotkań nad Spurs, tutaj jedno zwycięstwo tylko nad Kingsami, a więc no playoffy oczywiście no są w naszym zasięgu i musimy dostać się do tych playoffów, na pewno się dostaniemy, ale no zobaczmy, jak tam jeszcze kalendarz przed nami. Boston, Washington, znów Philadelphia, Knicksi, Bulls. Kurde, jest jeszcze sporo tych spotkań. No i dobra, no to było wszystko w tym odcinku, tak więc widzimy się w następnym. No i miłego dnia, miłego wieczoru, do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano!